Hej, kliknij subskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka. Dzięki. Kijów, stolica i największe miasto Ukrainy. Mieszka tu około 3 miliony ludzi, co stawia Kijów na 7 pozycji pod względem zaludnienia w Europie. To jedno z najstarszych miast Europy. Historia Kijowa sięga V wieku, kiedy to miasto stanowiło centrum handlowe łączące Bizancjum z Konstantynopolem. W XIII wieku zniszczony przez Tatarów, później dotknięty przez wojnę i cierpiący z powodu tragicznej katastrofy w Czarnobylu. Dzisiaj Kijów to energiczna i kosmopolityczna stolica, która zaskakuje nowoczesnością. Właśnie dojechaliśmy do Kijowa, znaczy dojechaliśmy wczoraj, tu się zabunkrowaliśmy, znajdujemy się gdzie? Znajdujemy się na wyspie na Dnieprze, wyspa nazywa się Hydropark i blisko mamy przystanek metra o tej samej nazwie. No właśnie, więc tutaj sobie znaleźliśmy miejscówkę, oczywiście tą miejscówkę znalazła Sylwia, jak zawsze trafnie, więc schowaliśmy się w cieniu drzew, mamy tutaj niedaleko nawet budkę z ochroniarzem, który pilnuje parkingu, czujemy się bezpiecznie, czujemy się dobrze. Wczoraj już byliśmy na jednej z pięknych plaż nad Dnieprem, pływaliśmy, woda jest ciepła, rzeka jest przepiękna i zaskoczyła nas swoim ogromem. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie aż takie wrażenie robiła ta rzeka. Musimy Wam ją pokazać, naprawdę jest niesamowita. W ogóle musimy się znowu wybrać tam wieczorkiem, żeby nagrać nocny widok na miasto. Po prostu wszystko tam świeci, wszystko błyszczy. Do tego wiele elementów gra. To jest też bardzo ciekawe, bo po rzece kursują regularnie bardzo często promy, na których dzieją się imprezy. Imprezołodzie. Imprezołodzie. Sylwia powiedziała, że fajnie by było tam się udać na nagranie, ale no, my tak nie bardzo lubimy takie imprezy, więc może to zrobimy dla Was, ale nie wiem. W każdym bądź razie, pierwsze wrażenie Kijowa, tak jak wczoraj przyjechaliśmy i pochodziliśmy sobie troszeczkę po wyspie, jest bardzo dobre, zaskakujące. Nie spodziewaliśmy się, że to miasto jest aż tak nowoczesne i że tak dużo buduje się tutaj budynków, wielkich wieżowców nowoczesnych i że jest tak wspaniale podświetlone wieczorem. Uwaga! Są nawet dobre drogi. I są dobre drogi. Naprawdę dobre. Bez dziur i jest chyba po 3 pasy. Tak, 3-pasmowy wjazd do miasta. Naprawdę mosty robią wrażenie. Mostów jest dużo tutaj. Nie wiem dokładnie, ale może policzymy je na mapie. Naprawdę wrażenie świetne. Mieliśmy iść na metro, już byliśmy w kierunku, ale wtedy Michał sprawdził na szybko, ile kosztuje Uber do centrum, do Złotej Bramy. No właśnie, i Uber kosztuje nas stąd 8 zł. Postanowiliśmy pójść na łatwiznę i poczekać, aż po nas przyjadą po prostu, więc może przejedziemy tym metrem, nie wiem, ale... Jedziemy Uberem. Jedziemy Uberem. Film o Kijowie zaczynamy w centrum miasta, czyli na Placu Konstytucji, który potocznie jest zwany Majdanem. Na pewno kojarzycie tą nazwę z pomarańczowej rewolucji, którą mieliśmy okazję bacznie obserwować w 2004-2005 roku, na przełomie tych lat. Kto by pomyślał, że minęło już 16 lat od tego czasu. Czas szybko leci. W 2013-2014 roku z kolei obserwowaliśmy tutaj tak zwany Euromajdan. Czyli kolejny zryw wolnościowy Ukraińców. Podziwiamy ich za to. No i co? Zaczynamy zwiedzać miasto. Zaczynamy Wam je powoli pokazywać. Na razie jest duszno.
i deszczowo było. Ale jest pięknie. Ale jest pięknie. Jest pięknie, jest klimatycznie, jest fantastycznie. Bardzo nam się zaczyna podobać to miasto na samym jego początku zwiedzania, więc jesteśmy ciekawi, jak będzie dalej. Tam jest termometr na tej wieży i on pokazywał 21 stopni. To jest nieprawda, jest ze 31 stopni. Tam się kłębią chmury burzowe. Tam się kłębią chmury burzowe. Tu padało, jest duszno. Ale to nic. Bo my i tak wam to pokażemy. Dniepr to Kijów, a Kijów to Dniepr. Tak poetycko zaczynamy opowiastkę o tej pięknej rzece. Dniepr dzieli Kijów na dwie prawie równe połowy. Rzeka jest ogromna. Tutaj, na wysokości Kijowa, ma około 2 km szerokości. Na rzece znajduje się bardzo dużo wysp. Na jednej z nich stacjonuje nasz helikamper. Na innej czytaliśmy, że znajdują się ekskluzywne wille z basenami. No i przyznam, że fajna miejscówka na mieszkanie. Bardzo urocza. Dniepr to symbol miasta. Wzmianka o tej rzece znajduje się także w hymnie Ukrainy, gdzie Dniepr nazywany jest Dziadem Dnieprem. Dlatego zabieramy was właśnie nad Dziada Dniepra, abyście mogli go popodziwiać troszeczkę. Pada deszcz, więc zrobiliśmy sobie przerwę na kawę. To, co nam się podoba na Ukrainie, na całej Ukrainie, bo w każdym większym mieście, w którym byliśmy, w mniejszych w zasadzie też, na każdym rogu bardzo często spotkacie kioski z kawą na wynos. Kupiliśmy sobie kawkę,
25 hrywien za kawę, czyli około 3,30. Kupiliśmy też sobie po naprawdę pysznie wyglądającym rogalu. Ja zaprezentuję może. Michał zaprezentuje. Żeby nie być gołosłowny, trzymaj torebeczkę. Uwaga, nie tą stroną. Rogal jest z czekoladą, więc dam. Jest taki wielki. Kosztował 19 hrywien. 19 hrywien, więc jakieś 2,40, 2,50. Jest potężny i zaraz go zjemy. Także takie pyszności można sobie bardzo często kupić. My to bardzo lubimy, bo generalnie zawsze lubimy jeść na ulicy po prostu. Teraz siedliśmy sobie, chroniąc się przed deszczem, pod takim daszkiem, pod pięknym budynkiem Ministerstwa do Spraw Zagranicznych. Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spraw Zagranicznych, tak. Czekam, aż przejdzie deszcz, żeby móc dalej filmować. No i powtórzyła się sytuacja ze Lwowa, gdzie kiedy zaczął padać deszcz na Górze Zamkowej, postanowiliśmy trochę poględzić. Więc teraz będzie ględzenie w czasie deszczu. Ględzenie w czasie deszczu, nasze pierwsze wrażenia z Kijowa. I czy to będzie ględzenie? To jest pytanie. Będzie? Nie wiem, to ocenicie sami już. Pierwsze wrażenie. Tak jak powiedzieliśmy we wstępie, bardzo dobre. Już sam wjazd do Kijowa nas zaskoczył, bo do tej pory, jak wjeżdżaliśmy do większych miast, te przedmieścia były niezbyt atrakcyjne. Bloki były stare, zniszczone, drogi były słabsze. Dopiero w centrum zaczynały się lepsze drogi. Tak jak wiecie, taka płyta postkomunistyczna, naprawdę nie robiło to wrażenia tych wcześniejszych. Tutaj było inaczej. Tutaj już od samego wjazdu było naprawdę ładnie. Widać było dużo nowoczesnych bloków i od razu było widać dużą ilość zieleni. My czytaliśmy, że Kijów słynie z zieleni, że 50% obszaru miasta stanowi zieleń w postaci lasu, parku, ogrodu botanicznego, czy po prostu takich małych skwerków z drzewami, z kwiatami, z zielenią miejską. I to tutaj widać, naprawdę miasto jest bardzo zielone. Gdy patrzyliśmy sobie na panoramę miasta z wyspy, na której się zatrzymaliśmy, z wyspy Hydropark, to tak naprawdę to, co widać z drugiej strony rzeki, to las, zieleń i tylko wystające przepiękne złote kopuły cerkwi. Tak. Lub jakieś pojedyncze wieżowce, które jak podświetlone są wieczorem, to robią no właśnie, to jest, wow. To wygląda, już mówiliśmy o tym, ale to wygląda niesamowicie, jak to jest podświetlone. W ogóle wszystkie mosty, które, bo akurat z tamtego miejsca, w którym byliśmy, było widać 3 albo 4 mosty. To naprawdę świetnie to wygląda, super kolorowo. Mosty są dla samochodów i są też mosty piesze. Jeszcze nie byliśmy na moście pieszym, ale na pewno się wybierzemy. Także też Wam pokażemy, jak wygląda most pieszy. On był najmocniej oświetlony wczoraj. Tak. Co jeszcze nam się rzuciło w oczy w Kijowie z tych pierwszych wrażeń? Jest bardzo czysto. Jak na całej Ukrainie jest czysto, tak tutaj chyba jeszcze bardziej. Jest po prostu wszystko bardzo zadbane. Infrastruktura, zieleń miejska, kwiatki, takie, jak to się mówi na to, co kwiatki są obsadzone? Rabaty? Rabaty, takie duże misy wypełnione kwiatami. No naprawdę wygląda to bardzo fajnie, bardzo ładnie. Bardzo estetycznie. Ruch jest spory. Tak. Ale za to jest taki niechaotyczny w porównaniu do tego, co się działo w Odeście, gdzie tam pierwszą zasadą wjazdu na skrzyżowanie było użycie klaksonu. No to tutaj to wszystko odbywa się płynnie, w ciszy, tak wiecie, tak dostojnie. Do tego, bardziej europejsko. Tak, do tego co zauważyliśmy i mam nadzieję, że uda nam się to nagrać, bardzo pilnują prawidłowego parkowania, a jeżeli nie parkujesz prawidłowo, to nikt nie bawi się w zakładanie blokad, tak jak u nas na koła, tylko podjeżdża straż miejska specjalnym samochodem lawetą, z którego wysuwają się takie, wiecie, łapaki, łapią ten samochód pod spodem i go po prostu, trwa to dosłownie, nie wiem, 60 sekund i samochód jest załadowany. Dwa zdjęcia na dowód, że był źle zaparkowany wcześniej i sobie odjeżdżają, więc no, robi to wrażenie. Znaczy, ciężka sprawa. Na pewno nie na tych. Trzeba uważać, jak będziecie w Kijowie i wynajmiecie tutaj samochód, to sprawdzajcie dobrze, czy możecie zaparkować w danym miejscu. Chyba lepiej nawet zapłacić za parking płatny, niż później gdzieś tam szukać samochodu. No właśnie, więc... No i co jeszcze? Skosztujemy.
tego rogala. Uwaga, test smaku. Po raz kolejny. Po raz kolejny test smaku, tym razem równocześnie. Uwaga. Oj, warty każdej jednej chrobienki z tych 19 chrobienek. Przepyszny. Bardzo, bardzo wesoły mój brzuszek. Pyszna kawa, teraz pyszny jest. Croissant. Łącznie 90 hrywien, tak? 90 hrywien? Jakieś 13 zł. 12-13 zł. Bardzo uczciwa cena za tyle pyszności. Macie gryza. Jesteśmy w knajpie Katiusza, którą polecił nam Dima, który obserwuje nas na Instagramie. Dzięki. Dzięki, Dima. Niełatwo było się tu dostać, bo jedna knajpa była w remoncie, do drugiej mieliśmy 1,5 kilometra, ale parliśmy się na to i jesteśmy tu. To jest taka sieciówka, ale jest naprawdę przeciekawa i super charakterystyczna. Ma bardzo fajne wnętrze w klimacie PRL-u. O, już idą nasze pierwsze dania. Chłodnik. Solianka. Dziękuję. I na stole wylądowały pierwsze danie. Ja mam chłodnik. Tak, ja zamówiłem sobie soliankę oraz szubę. Czyli wiecie co to szuba? Śledzik przykryty buraczkami, taka sałatka. Każdy, kto pochodzi ze wschodów, wie. Coś, czego ja osobiście nie znoszę, ponieważ nie znoszę śledzi. A ja uwielbiam śledzie, więc będzie dzisiaj regionalnie. No i zaraz spróbujemy. A na drugie danie ja zamówiłam tradycyjnie pierogi. Tak, a ja zamówiłem kotlety domowej roboty razem z ziemniaczkami i coś tam jeszcze było chyba. Nie wiem, więc nie wiem, będzie wyżera. Wyżera na bogato. To test smaku na wszystko. Zupełnie inny chłodnik niż ten, który my nazywamy chłodnikiem litewskim. Bo ten jest po prostu tak jakby barszczem, troszkę z jogurtem na zimno i ma buraka z tego. I na boku dostałam krewek. Ale jest bardzo smaczny. Mniam, mniam, mniam. Dobra, kochani. Wjechało drugie. Jest kotlecik. Jest dobrze. Jest pysznie. Przecieram wąsik. I już wam mówimy, ile to wszystko nas kosztowało. Otóż... Za ten cały obiad. Chłodnik, solianka, szuba jako przystawka, 0,75 woda gazowana, pierogi z ziemniakami i domowy kotlet z pire ziemniaczanym. 6 z masełkiem. Pozycji kosztowało nas 482 hrywny, czyli 66 zł. Chyba całkiem nieźle, nie? Chyba bardzo nieźle według mnie. Obiadek typowo domowy. Bardzo. Smaczny. Bardzo nam smakował, jak w domku. Chociaż chłodnik zupełnie coś innego, jeszcze raz to powiem, bo nie powiedziałam na początku. Mocno chrzanowy smak.
Hydropark to wspaniała oaza spokoju i rekreacji znajdująca się w centrum tego tętniącego życiem miasta. Naprawdę, i to mówiąc w centrum, to jest centrum. My dzisiaj Uberkiem jechaliśmy dosłownie, nie wiem, może 10 minut do Złotej Bramy i zapłaciliśmy za to 8 czy 9 zł, więc naprawdę można tutaj sobie spokojnie stacjonować i zwiedzać miasto. Ta wyspa to wiele rekreacji. Można tutaj korzystać z tych pięknych plaż, plażować, opalać się, pływać w Dnieprze, którego wody są przyjazne i ciepłe. Tak, i czyste. Naprawdę, to jest czysta rzeka. Można też łowić rybki, tak jak panowie za nami. Życzymy im udanych łowów, oczywiście. No i cóż, wyspa Hydropark, na której stacjonowaliśmy i na której było nam bardzo przyjemnie i miło, to czas pożegnania z Kijowem, ale też z Ukrainą. Niestety nasza ukraińska przygoda dobiega końca i po tych wielu dniach zmagania się z tymi drogami, które wcale nie były aż tak złe, więc nie ma co narzekać już. Po zwiedzeniu Lwowa, Odessy, mniejszych miast po drodze dotarliśmy do Kijowa, gdzie kończy się nasza przygoda. Jutro z samego rana jedziemy do sklepu, robimy zakupy jakieś drobne, jakieś dobre piwko jeszcze, żeby do Polski przywieźć. Świeże bułeczki na kanapki i ruszamy na granicę. Każda przygoda kiedyś się kończy, ale możemy powiedzieć, że ta była naprawdę wyjątkowa. Odkryliśmy kulturę, która jest bardzo bliska nam, która jest bardzo otwarta na nas, przyjazna. Poznaliśmy wspaniałych ludzi. Fantastycznie. Odkryliśmy przepiękne, zachwycające miejsca. Zjedliśmy smaczne jedzenie. Nie spotkaliśmy się ani razu z wrogością czy czymś negatywnym. Spotkały nas tutaj same piękne przygody i będziemy ten kraj wspominać bardzo, bardzo ciepło. I na pewno kiedyś tu wrócimy. Wrócimy, żeby te drogi jeszcze sprawdzić, ale to za lat kilka. Co jeszcze możemy powiedzieć o Ukrainie? Jest bardzo blisko Polski. Warto naprawdę przejechać granice, jak już będą otwarte, bo wiemy, że teraz ponownie zostały zamknięte. Więc jak już sytuacja się uspokoi, pojechać, spotkać się z naszymi sąsiadami, porozmawiać z nimi, zjeść dobre jedzenie, bo jedzenie mają pyszne, w dobrych cenach. Do tego, kochani, podróżowanie kamperem nie kosztuje tu dużo, bo wczoraj tankowaliśmy za 2,70 zł. 2,70 groszy. Więc to jest no, trochę więcej niż połowa ceny w Polsce, ale naprawdę no, nie jest to droga imprezka. Jeśli nie podróżujecie samochodem czy kamperem, to też warto tutaj przylecieć. Jest bardzo dużo lotów z Polski. Z tego, co wcześniej się orientowałam, to stówka w dwie strony nawet. Warto, warto naprawdę. Kijów, rzeka Dniepr są niesamowite. Naprawdę niesamowite. Tak. No będziecie to pięknie wspominać. I na koniec żegna nas zachodzące słońce, które zaczyna nas oślepiać i już mrużymy oczy, świecimy policzkami i czołem, więc... Co? Jeszcze kilka ujęć nocnych dla Was. No i to jest nasze pożegnanie, ale nie do końca, bo jeszcze przygotujemy dla Was kilka filmów podsumowujących tą wyprawę, kilka filmów z odpowiedziami na pytania, rankingami, podsumowaniami. Opowiemy o tym, co najbardziej nam się podobało, o tym, co nas najbardziej zaskoczyło, co nam się najbardziej nie podobało. O tym też powiemy, więc subik dla nas. Jeżeli Wam się podoba, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek. A my będziemy to wszystko robić, żeby Was zadowolić w informacje i ciekawość świata Waszą zaspokoić. I to nie była nasza ostatnia kamperowa wyprawa. Sylwia, czy będziesz tęsknić za Ukrainą? Na pewno będę tęsknić za tymi pięknymi widokami i miłymi ludźmi. Czy będziesz tęskniła za jedzeniem ukraińskim? Nie aż tak bardzo. Było dobre, ale... Osobiście lubię jedzenie bardziej pikantne. No to co? Jutro jedziemy. Ale piwko ukraińskie są super. A, nie zapytałem o to. Dobrze, że dodałaś.